Cześć! Przygotowałem dla Was kilka szybkich, intensywnych treningów interwałowych, czyli skondensowanych form, które znakomicie wpływają na spalanie tkanki tłuszczowej. I to właśnie z tego rodzaju form znacznie chętniej korzystam niż z typowych wysiłków cardio. Dlaczego? O tym przekonacie się już niebawem w jednym z kolejnych odcinków z cyklu Fakty i Mity. A teraz bez zbędnego gadania, przechodzimy do praktyki. Do wykonania tego zestawu będzie nam potrzebna piłka fitnessowa oraz obciążenie. Mogą to być talerze, mogą to być hantle, mogą to być ketle. Ewentualnie, jeśli ćwiczycie w warunkach domowych, możecie skorzystać z butelki z wodą. Warto jednak pamiętać, że obciążenie powinno być relatywnie duże. Każdy oczywiście musi je dobrać indywidualnie. W moim przypadku są to odważniki 20 i 15-kilogramowe. Jednak typowa 1,5-litrowa butelka z wodą może okazać się zbyt lekka. Dodatkowo przyda się interwałometr albo telefon z aplikacją, która pozwala mierzyć interwały. W ostateczności możecie również skorzystać z dużego zegara ściennego z sekundnikiem. Zasadniczy trening potrwa tylko 12 minut i mogą go wykonywać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Zaczynamy od krótkiej 3-4-minutowej rozgrzewki, która polega na truchcie w miejscu i stopniowym zwiększaniu intensywności. Można dodać tu również krążenia ramionami, jednak nie powinny one być specjalnie dynamiczne. Następnie można wykonać 2-3 złożone wielostawowe ćwiczenia, takie jak na przykład przysiady czy też pajacyki, w zakresie od 20 do 30 powtórzeń, ale po raz kolejny nie robimy tego zbyt dynamicznie. Trening zasadniczy składa się z 4 ćwiczeń. Ćwiczenie pierwsze to przysiady z obciążeniem na szeroko rozstawionych nogach, ćwiczenie drugie to pajacyki, ćwiczenie trzecie to rotacje tułowia z obciążeniem, a ćwiczenie czwarte to pompki na piłce fitnessowej z przyciąganiem kolan do klatki piersiowej. Każde ćwiczenie wykonujemy przez 30 sekund z maksymalną intensywnością. Między kolejnymi ćwiczeniami nie występuje żadna przerwa czasowa, a po wykonaniu 4 ćwiczeń odpoczywamy 30 sekund. Ów odpoczynek polega na truchcie w miejscu. Daje nam to jedną rundę, która trwa 2,5 minuty. Takich rund łącznie powinniśmy wykonać przynajmniej 5. Im więcej sobie dacie w ciągu 12 minut, tym większy dług tlenowy i oczywiście lepsze rezultaty. Pamiętajcie jednak, by tego rodzaju treningu nigdy nie wykonywać na pusty żołądek i oczywiście nie wykonywać go również po typowym treningu siłowym.